Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym już spotkaniu i życzę wszystkim, żeby mogli się skoncentrować na tym, co nam mówi Słowo Boże, przed czym nas przestrzega Słowo Boże, bo żyjemy w bardzo poważnym okresie, kiedy następuje taka mobilizacja mocy ciemności, dlatego że żyjemy w czasach ostatecznych i diabeł przeciwnik wie, że ma krótki czas. I tak samo jak kiedy Pan Jezus objawił się i publicznie zaczął występować i kiedy mówił, przybliżyło się Królestwo Niebieskie, co zapowiedział przed nim Jan Chrzciciel, to wtedy demony, te moce ciemności demonstrowały swoją obecność, a przedtem były tak jakby nieaktywne, były, ale nie demonstrowały swojej mocy. I dzisiaj widzimy, że jest podobny okres, że widzi przeciwnik, że ma krótki czas i najróżniejszymi metodami chce zwieść człowieka, a chciałbym powiedzieć najgorsze, jak chce on zwieść i wybranych. I mówiliśmy już o praktykach czarowania, mówiliśmy o praktykach spirytystycznych, a chciałbym powiedzieć to, co jest teraz bardzo rozpowszechnione i pod różnymi postaciami się do nas wdziera, to są praktyki wschodnie, pod wpływ których wpadają młodzi i starsi, ale szczególnie młodzi ludzie. I kiedy po raz pierwszy już wiele lat temu miałem usługiwać na temat praktyk wschodnich czy nauk wschodnich, to nie miałem żadnego materiału i zwróciłem się do Słowa Bożego i chciałbym powiedzieć, że takie miejsce Słowa Bożego, które jest nam wszystkim znane, stało się dla mnie na nowo nowym, a mianowicie to, kiedy kusiciel podszedł do Ewy i on powiedział, co czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, mówi, albowiem trzeci rozdział, czwarty, piąty wiersz, albowiem wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, to znaczy z tego drzewa, otworzą się oczy wasze, a będziecie jako bogowie znający dobre i złe. A więc ta oferta przeciwnika Bożego, szatana, będziecie jak bogowie znający dobre i złe. I antropozofia, antropos, centrum uwagi, odkrywanie naszego własnego ja, to są wszystko teraz praktyki, które nas chcą wprowadzić w kierunku tych nauk wschodnich i które do tego ludzi wciągają i to młodych ludzi i doprowadzają na manowce. Żeby przed tym przestrzec, chciałbym powiedzieć, że takie niebezpieczeństwo istniało i istnieje. I powtórzę z drugiego rozdziału Księgi Izajasza, proroka, w szóstym rozdziale jest powiedziane, ty opuściłeś lud swój, dom Jakubowy, gdyż są pełni obrzydliwości narodów wschodnich i są wieszczkami jak Filistynowie, a w synach cudzych się kochali. Kiedyś w jednym zborze zostałem poproszony też do usługi w podobnych tematach i po nabożeństwo, na zakończenie podeszło kilka osób, z którymi mieliśmy rozmawiać z pastorem wspólnie, mieliśmy się modlić. I podeszła taka panienka, dziewczyna, bardzo miła. Ona nawróciła się, przyjęła chrzest wiary i była na wiosnę, kiedy ją spotkałem, to była pełna nadziei, miała zdawać maturę, potem miała mieć studia i kiedy ja ją zobaczyłem, przyszła do tego pokoju duszpasterskiego, takie rozbiegane oczy, jakby miała oczopląs, taka pełna niepokoju i ona przyszła, bo coś się z nią dzieje. Na wiosnę było zupełnie inaczej, pełna była życia, pełna radości, to było krótko po tym, jak przyjęła chrzest wiary, a tu nagle taka zmiana. I ja pytam się, i co się z tobą stało? No, nic się nie stało. Ja pytam się, no ale musiała jakaś zmiana zajść, bo widzę to po tobie, zresztą przyszłaś tutaj. I postawiłem następne pytanie, co ty robiłaś w czasie wakacji? A byłam na obozie. No a jaki obóz? No taki obóz, no ja mówię, tam praktykowaliście takie, no to się nazywa medytacje transcendentalne. No ona tak popatrzyła na mnie, ja mówię,
No, myśmy tak siedzieli w takich pomieszczeniach, był taki nauczyciel i tak prowadził do wyciszenia. My mamy się skoncentrować, patrzeć, wyobrazić sobie tam taki obraz i tak dalej, tak dalej. Zaczęła to opowiadać, ja nie chcę nikogo w ten temat specjalnie wprowadzać, ale to się działo przez 2 tygodnie. To był obóz, który był bezpłatny i było wyżywienie, tylko było się trzeba podporządkować. Ja mówię, i to wszystko? O tak. Ja mówię, a nie było żadnego zakończenia? A było. Ja mówię, byłyście tak elegancko, wszyscy ubrani, na biało, kwiaty dla tego nauczyciela, dla guru. Tak. I to wszystko? No, tak. Ja mówię, ale była jeszcze taka, wyście musieli coś powiedzieć. A tak, myśmy mówili, wszyscy mówili, ale to był w sanskrycie, a myśmy tego nie rozumieli. Sanskryt, staroindyjski język. A ja mówię, a czy ty wiesz, żeś ty przeszła inicjację i oddałaś swoją duszę diabłu? Bo czy to on jest Hindu, czy jakby on się nie nazywał, toś ty jemu. W tym języku, który ty nie rozumiałeś, to jest dla niego nieistotne, ale istotne jest to, żeś to powiedziała. I ty dostałaś się w szpony mocy ciemności i tylko Jezus może cię uwolnić. A mogę ci powiedzieć, że warunek jest jeden, że z tego się wyrzekniesz, wyznasz to jako grzech, będziesz pokutować i więcej tego robić nie będziesz. I tu przed nami, przed Bogiem to powiesz. Jeśli potrafisz, może mi się modlić. Ona powiedziała, no niestety nie. Ja mogłem podejrzewać, że tam była ze swoim jakimś kawalerem, przyjacielem, kolegą czy chłopcem, a on był też w to zaangażowany. I ona nie była gotowa. Ja mówię, jeśli ty po takim poznaniu, jaki miałaś, i po takim upadku w grzech, jak zrobiłaś, nie jesteś gotowa pokutować, wyznać, to ja ci nic nie pomogę. To ty chcesz pozostać w grzechu, ty chciałabyś wrócić do normalnego stanu, ale widzisz, że nawet nie jesteś w stanie podjąć egzaminu na wyższe studia, o których mówiłaś, bo coś się z tobą dzieje, ale ty chcesz z tego być wolna, ale dalej w tym tkwić. Ja ci nic nie mogę pomóc. I ona z wielkim płaczem wyszła z pokoju. I chciałbym powiedzieć, że jedna, jedyna okazja, 2 tygodnie i inicjacje. Myśmy z wieloma osobami jeszcze tam rozmawiali, to trwało kilka godzin, ale po kilku godzinach ona przyszła z płaczem, zaczęła krzyczeć, Boże, zmiłuj się, ja chcę być wolna, bo ja już dalej tak nie wytrzymam. Ona tylko jeden raz poszła na coś takiego. I to jest... W pierwszym okresie to jest za darmo. Młodzież się zaprasza. Tam się trzeba oczywiście podporządkować, ale po tym to ta inicjacja, to oddanie się świadomie, a więc za jaką cenę. I przy tym się otrzymuje po tym tą mantrę i tak dalej. Trzeba pewne rzeczy robić. Chciałbym powiedzieć, że tam wcale nie ma takiej łatwej procedury, jeśli się chce sprostać tym wszystkim warunkom. Ja chciałbym powiedzieć, że każdy, który tak przejdzie taką inicjację, otrzymuje to mantrę, to zaklęcie, które musi powtórzyć dziennie 1728 razy. I trzeba mieć wprawę, żeby to załatwić w ciągu 2,5 godziny i to się powtarza w języku staroindyjskim, w sanskrycie. I my możemy wiele ludzi zobaczyć, którzy siedzą z podwiniętymi nogami w kształcie lotosu i oni na nic nie reagują, bo oni to muszą w ciągu dnia odbyć. Ja byłem kiedyś w Bonn i wyszedłem tam na promenadę, na to wybrzeże i patrzę się tam na ławce, tam na betonie, na asfalcie, siedzą osoby i mantrują. I są pod wpływem mocy ciemności. I jak takie osoby powie, ty masz wyznać i tą mantrę, ty masz to, co dostałaś, ten talizman rzucić. Nie, jak ja to dam, to ja zginę. Chciałbym powiedzieć, tak bardzo łatwo się dają wprowadzić. I to młodzi ludzie, szczególnie młodzi ludzie. Chciałbym
przed tym każdego przestrzec. Są różne takie kuchnie tych różnych wschodnich, tych, żeby tylko tam przyjść, żeby tylko słuchać, żeby tą ofertę jakoś przyjąć. Ja patrzę, jak jeździłem do Wrocławia, to tam na rynku ci, którzy mantrują cały taki korowód, to dwa razy dziennie przechodzi, wzywa ludzie, co to jest, oni zapraszają na te spotkania i wciągają najczęściej młodych ludzi w tą straszną rzecz. Druga procedura, druga praktyka, przed którą chciałbym bardzo przestrzec młodych ludzi, to są różne praktyki tych wschodnich walk. Ja nigdy się tym nie zajmowałem i kiedy ja byłem młody, to młodzi ludzie trenowali boks, żeby mieć krzepę fizyczną, żeby umieć się ewentualnie obronić. A dzisiaj są najróżniejsze sztuki walki, karate i tak dalej, jak się to nazywa, tonkwe, jiu-jitsu, judo, aikido, taekwondo i tak dalej. I kiedyś na takim młodzieżowym obozie, kiedy też prowadziłem wykłady, podszedł do mnie taki młody chłopak i mówi tak, bracie, on mi wujku mówi, chciałbym coś wyznać. I ja się pytam, no a co, o co, co masz na sercu? On mówi, ja ćwiczę już od 4 lat, ćwiczę karate, a to ćwiczenie polega nie tylko na tych wszystkich ćwiczeniach, ale to zaczyna się od tego, że ja muszę usiąść z podwiniętymi nogami, wyciągnąć ręce, ramiona w równolegle do uszu i muszę się skłonić i na ziemi w kierunku wschodnim 3 razy dotknąć czołem, oddać cześć bożkowi Hindu karate i muszę mu oddać i od tego się zaczyna ćwiczenie. I ja to już robiłem przez 4 lata. I widzę, komu ja oddawałem cześć. Chciałbym powiedzieć, że to jest straszna rzecz, co młodzi ludzie robią. I ja wtedy, kiedy on mi to opowiedział, to szczerze powiem, że poszukałem sobie, zacząłem interesować się tymi literaturą i tak dalej na ten temat, jak zwodnicze, jak straszne to jest. I kiedyś, nawet nie tak dawno, byłem w jednym zborze, gdzie też jeszcze usługiwałem przez 4 dni na ten temat i potem była grupa osób, ponad 20 osób, która prosiła o modlitwę, różne takie mieli sprawy w związku z tymi praktykami do wyznania, prosili o modlitwę i też był taki młody człowiek, który też chciał wyznać, że on już praktykuje, czy praktykował karate. I pytałem się go, jak on już powiedział, że praktykował, no skoro brat tak mówi, to widzę, że to jest złe. Ja się go zapytałem, a co ty z tym ubiorem zrobiłeś, bo oni mają odpowiedni ubiór, jak mają te ćwiczenia prowadzić. A on mówi, ja tego używam jako piżamy i chcę w tym wystąpić do chrztu wiary. On był przygotowywany do chrztu wiary. Więc ja szczerze powiem, że nie, byłem zaszokowany i ten pastor, no on przygotowuje do chrztu wiary tych katechumenów i ten mówi, że w tym mundurze, jak to się tam nazywa, że on chce wystąpić do chrztu wiary, bo to jest białego koloru. I wtedy wśród tych, którzy oczekiwali na rozmowę, a to było ich tam więcej, taka panienka 20-letnia podnosi palec, chciałabym coś powiedzieć. No proszę, o co chodzi? I ona mówiła po imieniu do tego chłopca, bo była z tego zboru, też mówi, nie igraj sobie z tymi sprawami. Mój kuzyn też ćwiczył karate przez wiele lat i potem się nawrócił, przyjął chrzest wiary. I w niedzielę był chrzest, a we wtorek on znowu się ubrał w to, żeby ćwiczyć dalej karate. Jak to możliwe, że on dalej po chrzcie nie był zorientowany i mówi, kiedy to ubierał ten mundur, już 2 dni po chrzcie wiary, mówi, coś się z nim stało, zemdlał, że on runął na podłogę. I był taki zdziwiony, już w tym dniu tego nie robił. Ale następny dzień, tak jak mówi, nie dał za wygraną i jak on wziął ten mundur, a nim uderzyło o ścianę, to stracił przytomność.
I ta dziewczyna mówi, nie mówiła po imieniu do tego, nie igraj sobie z tą sprawą. To nie jest taka łatwa, taka drobna sprawa. I ci, którzy to ćwiczą, którzy to praktykują, oni muszą oddać Bożkowi Hindu cześć, oni muszą mantrować te wszystkie historie robić. I chciałbym powiedzieć, że każdy, który to praktykuje, to skoro to praktykuje, to wie, że to jest jakaś siła, jakaś moc, ale nie Boża moc. I takie świadectwo było kiedyś to w Lubinie. Byłem młody człowiek, który studiował AWF, a on był mistrzem Polski w przecinaniu czołem stosu dachówek. I on, nawet to widziałem to zdjęcie, jak on klęczał i 12 dachówek ułożonych na pryzmie i on nad tym klęczał i w pewnym momencie uderzał czołem w to i przecinał 12 dachówek tak jakby żyletką. I on w swoim świadectwie, bo on się nawrócił z tego, został uwolniony, ale on mówił, że on musi czekać na taki impuls, kiedy to ma zrobić. I to mu ani sekundę wcześniej, ani później, bo przy takim uderzeniu to by nastąpiło pęknięcie tej kości, a to zostało. I my widzimy, że to jest wielka, to jest moc, ale nie Boża moc. I to demonstrowanie, co w telewizji pokazuje, że pchnął ścianę i to się tam wywróciło i tak dalej, to jest demonstracja mocy ciemności. Ale to imponuje, można coś uderzyć i cegłę przeciął jakby to żyletką, co jest niemożliwe w normalnych warunkach. I to ludzi młodych wciąga i gdziekolwiek byśmy się nie popatrzyli, u nas wszędzie jest to, wszędzie to jest niestety anonsowane, do tego zachęcane. I gdy ja mam do czynienia z młodymi ludźmi, to chciałbym powiedzieć, że ich pytam, czy z tym, a z tym miał coś do czynienia. Ja taki straszny przypadek tylko z naszego terenu tutaj wypowiem, ja nie będę tego nazwiska nawet przytaczał. Młody człowiek, który ćwiczył karate, był w to bardzo zaangażowany. Było nabożeństwo i była ewangelizacja, on się zgłosił, że on chce oddać swoje życie Jezusowi. I pastor, ewangelista się z nim modlił i on wrócił do domu i mówi rodzicom, ja już chcę tak żyć, inaczej chcę żyć. A na drugi dzień rodzice mu powiedzieli, to ty zgłupiałeś już tak jak ten twój brat, który też tam gdzieś do tych świętych chodzi. On mówi, ja chcę inaczej żyć. Na drugi dzień poszedł do pracy i w pracy zdemolował pomieszczenia biurowe, rozbił szyby i tak dalej. Taka demonstracja mocy ciemności się pojawiła. On nie był z tego uwolniony. I on przyszedł do domu i tam te wszystkie historie, co on porobił, to było straszne. W każdym razie rodzice wezwali pogotowie i on wylądował w Rybniku, w kaftanie bezpieczeństwa. I na drugi dzień już nie żył. Chciałbym powiedzieć, że to są takie straszne historie. Chciałbym tylko przed tym przestrzec. I jeśli my z takimi osobami, które to miały do czynienia, jeśli my z takimi osobami mamy do czynienia, my musimy po imieniu powiedzieć, to jest grzech, obrzydliwość, chcesz być wolny, ty musisz to wyznać. Kiedyś mieliśmy do czynienia na obozie młodzieżowym, była dziewczyna już, panienka z wyższym wykształceniem, która miała licencję jogi pierwszego stopnia, instruktor jogi. I ona też przyszła, żeby się z nią modlić, bo czuła coś z nią nie tak. I brat młody, który akurat była na kolejce u niego, ja mówi, jeśli ona się tego nie wyzbędzie, to się w żadnym wypadku nie masz nią po prostu modlić. Ona albo się z tego zrzeknie, albo nie. I kiedy ona przyszła, żeby się z nią modlić, to był czwartek, koniec już, obóz młodzieżowy się kończył. I chciałbym powiedzieć, że ona to wszystko powiedziała, a teraz czy z tym skończysz? Czy rzucasz to więcej z tym robić, nie będziesz mieć twoja licencja i tak dalej, ty się od tego odżegnujesz, przyznajesz, że to grzech jest. Nie.
Skoro nie, to się rozchodzimy. To był czwartek. W piątek wróciła do domu, a w sobotę rano, tak jak to, no to lekarz wpadła w białą gorączkę, zdemolowała całe mieszkanie M4. No i rodzice wezwali pogotowie, kaftan i zawieźli ją do Pyskowic, tam, bo to na Górnym Śląsku było, nie? Żebym powiedział, ją widziałem po 3 miesiącach, jak wyszła, no, nafaszerowana, jak my mówimy, tymi lekami psychotropowymi. Takie ruchy wolne, nic do niej nie dociera. Dwóch młodych braci pojechali, modlili się z nią, pościli. Ona jest zamknięta na Boże Słowo. Takich przykładów ja, bo to było, zabrało dużo czasu, ale ja to mówię po to, żeby ostrzec, bo z tego wszystkiego możemy być uwolnieni, ale jest jeden warunek. My przychodzimy z tym pod krzyż Golgoty. To jest obrzydliwością przed Bogiem. Ja muszę to wyznać jako grzech, ja muszę prosić o uwolnienie z tego i upokorzyć się, bo jak tego nie zrobię, to mi nie będzie pomożone. Nie może być pomożone, jeśli kto chce tkwić w grzechu. Teraz chciałbym jeszcze przed tym, co jest tak bardzo u nas rozpowszechnione, te najróżniejsze ćwiczenia cielesne, szczególnie to stosują niewiasty, żeby mieć szczupłe i figurę i tak dalej. I są najróżniejsze te relaksowe i tak dalej ćwiczenia. Chciałbym bardzo przed tym ostrzec, bo one mają bardzo ścisły związek z praktykami wschodnimi. Na przykład jest takie, to w gazetach pokazują, Sun Ramaskaya, to jest pozdrowienie słońca. I to jest, to się robi, tam jest kilka tych figur, jest ich chyba 12, i to się robi przy otwartym oknie w czasie wschodu słońca, skierowany jest się na słońce i wykonuje się te figury. No ja mam rycinę tego, jak to wygląda, jak się to robi, to zresztą w gazetach jest propagowane. I zwraca się do słońca, a my wiemy, że Baal, ten Bóg, który określany był jako słońce, że jemu się oddaje pokłon. I te różne pozycje, te figury, to jest oddawanie pokłonu właśnie Baalowi, temu bożkowi, jakim jest słońce w starożytności. I to robią. Ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś tam zacznie ćwiczenia cielesne, niech sobie włączy przez 6 radio, jak tamten pan magister czy doktor gra na fortepianie i mówi, co należy robić. Nie mam nic przeciwko temu, ale jeśli się robi określone figury po to tylko, żeby wykazać pozdrowienie słońca, a mówi się, to jest dla twojego dobra, to chciałbym powiedzieć, że to diabelstwo ma taką przykrywkę dla twojego dobra, żebyś była szczupła, żebyś miała zgrabną sylwetkę, no bo to no, kobietom chodzi, a mężczyźni też spoglądają chętnie na takie no, miarowe osoby. I czy to jest kalinetyks i tak dalej, chciałbym powiedzieć, że to są wszystko praktyki, które mają podłoże okultystyczne nauk wschodnich, to się akurat wkracza w dziedzinę nauk wschodnich, ale człowiek dostaje się pod wpływ tego i są ludzie utytułowani, którzy to prowadzą i którzy do tego zachęcają. Teraz chciałbym jeszcze i ostrzec wszystkich przed leczeniem metodami wschodnimi. Akupunktura, akupresura, yoga kundalini. Tego jest bardzo wiele i chciałbym powiedzieć, że u nas to jest praktykowane. Kiedyś po jednym nabożeństwie, po takich wykładach podeszła do mnie taka panieneszka, chyba miała na imię Renia, miała 24 lat i ona mówi, ja przeszłam kurs w jogi kundalini u nas w Polsce i ja to praktykowałam od razu na mojej mamie. I moja mama była na wózku inwalidzkim, ona teraz chodzi. Ale mówi, ja dożyłam zbawienia. Ja teraz mówię mojej mamie, że to jest grzech, że to jest złe, a moja mama jest zamknięta na Słowo Boże. W ogóle ją to... Bo tu coś się stało, to było dobre. Jak ty możesz mi powiedzieć, że to nie było dobre, skoro ja teraz chodzę, a ja byłam na wózku inwalidzkim. Chciałbym powiedzieć, że te najróżniejsze praktyki, czy na dłużej, czy na krócej pomogą, ale to wszystko jest
działaniem mocy ciemności. I zawsze coś się dzieje, również przy tych różnych uzdrawiaczach, i ludzie dlatego się do nich uciekają, do nich się zwracają o pomoc. I akupresura, gdybyśmy popatrzyli akupunktu, skąd się wzięła akupresura, to jest z Chin, i ten żółty cesarz Kwang Tzu, który był tym cudownym cesarzem i lekarzem, on nauczał, że w organizmie człowieka są takie linie, które się nazywają meridiany, i tam krążą te prądy, te plus i minus, ksi, psi i tak dalej. Przez odpowiednie nakłuwanie igłami to my tam nakierujemy i wprowadzamy do równowagi kosmicznej cały układ. To jest tak w najkrótszym skrócie akupunktura. I gdybyśmy popatrzyli na to, co Hindusi robią, to jest właśnie ta yoga kundalini, którzy mówią, że u nasady ogonowej kręgosłupa jest taki wąż, który się nazywa kundalini. I teraz przez odpowiednie nastawianie czy naciskanie ten wąż kundalini przechodzi w organizmie, i jeśli jest osobno odpowiednio prowadzony, dochodzi do serca i pobudza te siły witalne, i człowiek się dobrze czuje. Jeśli by się nim oczywiście źle sterowało, to doprowadzi do śmierci. I chciałbym powiedzieć, że w medycynie chińskiej nie istniało przeprowadzanie sekcji zwłoki. Oni o anatomii nie mieli pojęcia, dlatego że oni nie rozbierali człowieka. I te meridiany to są linie takie wymyślone, a te linie, którymi się ta yoga kundalini porusza, to jest też tak zbieżne z tym, co medycyna chińska pokazuje. Chciałbym powiedzieć, tego się naucza u nas w Polsce i na takie kursy ludzie idą i do takich uzdrawiaczy się zwracają. I tu chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo niebezpieczne i mogę tylko wszystkich przed tym przestrzec. Następna dziedzina, przed którą chciałbym przestrzec, to chciałbym przestrzec przed zasadami ziołolecznictwa z uwzględnieniem zasad antropozofii. A więc ziołolecznictwa z uwzględnieniem zasad antropozofii. Antropos, mądrość człowieka, antropozofia to pochodzi od Rudolfa Steinera, który tam w swoim ośrodku Goetheanum, on te praktyki prowadził, nauczał i tak dalej. No sam popełnił samobójstwo, zakończył życie strasznie. Ziołolecznictwo jest znane od najdawniejszych czasów i my możemy powiedzieć, że już w starożytnym Egipcie, czy u Azteków, czy u Chińczyków było mnóstwo recept i mnóstwo znanych roślin, które miało działanie lecznicze. I ja nie mam nic przeciwko temu, jeśli to prawidłowo używamy. I Egipcjanie wiedzieli, że jest takie coś lecznicze jak jałowie, czy czosnek, tyna, rycynu. Oni wiedzieli na przykład, że z ziarn maku się wyrabia środek, który jest nasenny, ale też który powoduje odurzenie i tak dalej. Nie? Tego jest bardzo wiele i nie mamy czasu się nad tym rozwodzić, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedno niebezpieczeństwo, które z tym jest związane, i to jest właśnie związane, gdy my uwzględniamy zasady antropozofii. I może taki przykład podam. Kiedyś przyszedł młody człowiek z prośbą o modlitwę. Też widziałem, że ten człowiek jest, on był uzależniony i był już w tym stanie, że już brał zastrzyki, to jak oni mówią, ćpanie, i on został z tego, tak jak mówi, już nie, tego robić nie musi, ale on był w strasznym stanie. Te oczy takie, widać było, że pełen niepokoju, taki drżący. I pytam się go, co się stało z tobą, jaki masz problem? I on mówił o tym, że przez różne takie niewłaściwe zachowanie niewłaściwych kolegów popadł w narkomanię. A w Polsce to zdobywanie narkotyków, tych zachodnich, to było bardzo kosztowne. Ta polhera to takie straszne, czego na zachodzie by nawet nie chcieli nieraz narkomani używać. On to już brał.
No i miał coraz większe problemy. Można zauważyć jedno, że wśród tych narkomanów istnieje pewna taka solidarność i sobie wzajemnie pomagają. I jemu jeden z jego kolegów, który już nie brał tych narkotyków, powiedział, wiesz, ja ci pokażę, jak można wyjść z tego nałogu. I mówi, ty musisz pić herbatę, zbierać takie główki takich ostów, u nas się to nazywa szwagry, jak się to oderwie, a rzuci na drugiego, mówi, z tego jak będziesz pił herbatę, to będziesz wolny od narkotyków. I wtedy ten młody człowiek, no, tego nazbierał i pił i tylko latał do WC, ale musiał ćpać tak jak przedtem. I po 3 tygodniach zwraca się do tego kolegi i mówi, ty wiesz, ale mi to nic nie pomaga, piję litrami, tylko mnie to nerki płucze. A on mówi, wiesz, to nie działa? No a jak ty to zbierałeś? Wiesz, bo to jest ta zasadnicza sprawa. Ty musisz to zbierać wtedy, kiedy księżyc jest w pierwszej kwadrze, kiedy jest taki układ gwiazd, to wtedy ma moc. Jak to zrobisz, tego będziesz przestrzegać i tak zbierane te główki ugotujesz, to ci to pomoże. Chciałbym powiedzieć, że on to zastosował i to pomogło. Ale on mówi, ja nie muszę ćpać, ale żyłem w takim strasznym niepokoju, że ja nie wiem, co z sobą zrobić. Ja odchodzę od rozumu. Ja to na tym przykładzie chcę podać, że ci, którzy zasady antropozofii, a więc wpływ kosmosu i tak dalej na to, co się zbiera, to jest ważne nie ten lek, ta substancja, która się wygotuje z tej rośliny, ale energia kosmiczna, która jest pochłaniana w tym czasie, to jest właśnie to, co leczy. I my mamy, to znaczy tu w obiegu są takie książki, to jest wydane przez Adwentystów Zdrowie z Bożej Apteki i tam jest, nie wiem, czy w drugim, czy trzecim rozdziale, kiedyś to było na początku, jest taka tabelka, jakie zioła, w jakim okresie, w jakim układzie należy zbierać. Tam jest też taka rada, to jest taka rada i w tym poradnik gospodyni wiejskiej też to jest, kiedy należy siać, żeby to było, miało właściwą moc i tak dalej. I jeśli ktoś to przestrzega, to dostaje się pod wpływ mocy ciemności. I chciałbym powiedzieć, że tu w tym wypadku chciałbym przestrzec, a są wytwórnie, które zestawiają te lekarstwa właśnie z uwzględnieniem zasad antropozofii, a więc tak krótko mówiąc, wpływ tego układu kosmosu na to. I w Niemczech na przykład jest taka firma Valeda Aktiengesellschaft, spółka akcyjna Valeda. Oni produkują farmaceutyki, oni są, mają dużą fabrykę w miejscowości Schwedisch Gmünd, to jest niedaleko Stuttgartu. Tam są ci wszyscy, te Goetheanum i tak dalej, te historie szkoły Waldorfa. To wszystko się jakoś w tej miejscowości tam zlokalizowało, ale oni są do jednego obligowani, że na lekarstwach, czy to jest maść, jakikolwiek by to był, nie był lek, oni piszą, zestawiono z uwzględnieniem zasad antropozofii. I wierzący ludzie w Niemczech wiedzą, że jeśli lekarz przepisze lekarstwo, a jest to tam napisane, to mają prawo i zwracają się do niego, panie, ale nie tego typu lekarstwo. I ja przed tym, dlatego chciałbym każdego przestrzec i spotkałem wiele wierzących osób w Niemczech, którzy no, korzystają z pomocy lekarzy i zawsze takie zastrzeżenie mówią. I jeszcze na temat ziołolecznictwa chciałbym powiedzieć, że my mamy bardzo dużo ludzi, którzy leczą ziołami, ale to leczenie ziołami to jest tylko takim pretekstem, bo to chodzi tylko o to, żeby tych ludzi w jakiś sposób dostać pod wpływ mocy ciemności. I tak jak już kiedyś mówiłem, do mnie dzwoni taka niewiasta ze zboru i mówi, bracie, taka wystraszona, wiesz, byłam u zielarza i on mi tam wszystko co wysłuchał, potem coś tam zesypywał, a potem mi mówi, ja idę to
naładować energią do pokoju obok. I ona przerażona wybiegła i dzwoniła do mnie. Ja mówię, dziękuję Panu Bogu za to, za ten strach, który dostałeś i przeproś, żeś do takiego poszła. I chciałbym powiedzieć, że są tacy, którzy dobierają lekarstwa i oni biorą wahadełko i tym wahadełkiem dobierają to lekarstwo. To już jest praktyka okultystyczna. My mamy różne poradniki lekarskie, my mamy poradniki zielarskie i ja nie mam nic przeciwko temu. Jest taki na zachodzie bardzo znany podręcznik, mały doktor, czy mały lekarz, i autorem tego podręcznika jest, to jest taki gruby podręcznik, ponad 500 stron, doktor honoris causa Vogel. To jest, on jest, no, należy do Świadków Jehowy, i on tam zaraz na początku pisze, że wszystkie leki, które on przepisuje, to on najpierw wypróbował na sobie i na swojej żonie i jeszcze przed tym pościł, nie? I lekarze twierdzą, że no na zdrowym to lekarstwo inaczej może działać niż na chorym. No biedna ta jego żona, w każdym razie te przepisane leki to nie ma nic wspólnego tam z wahadełki i tak dalej. Ale są inne podręczniki, które są bardzo znane, i na przykład jest taki w starożytności już był, nie w starożytności, ale w naszym już wieku, w naszej erze, był na przykład taki słynny poradnik zielarski z klasztoru St. Gallen, Szwajcaria. On pochodzi z 820 roku. I tam trudno, bo tam nie opisuje, jak dobierano te leki, ale można przypuszczać, że to było w jakiś prawidłowy sposób robione. Ale są leki, jest taki na przykład lekarz, który, nie lekarz, który wydał taką książkę też w Szwajcarii, Chrut und Unchrut, chwas i ziele. I on tam wyraźnie pisze, że za pomocą wahadełka on dobiera lekarstwa i tam pyta się tego i to wahadełko mu odpowiada. A więc to już jest dobieranie lekarstwa na zasadzie praktyki okultystycznej. Takich sposobów jest więcej. I u nas na przykład na naszym terenie jest, no te są leki z Bożej apteki, to co wydał Kościół Adwentystów dnia siódmego, ale jest też taka książka, to znaczy to takie zeszyty dużego formatu autorstwa pani, niejakiej pani Maria Treben się nazywa ta pani, i ona te broszury, jest tego 5 takich dużego formatu, przetłumaczone na język polski, zdrowie z Bożej apteki. A więc są leki z Bożej apteki, a tu jest zdrowie z Bożej apteki. I zaraz na początku tego jest taka fotografia takiej starszej, nobliwej pani, która tam no, mnóstwo tych recept podaje. Ale we wstępie ona pisze, że w te arkana wiedzy, jak ona pisze, leczniczej wprowadził ją duch jej matki. I ona oczywiście już ma praktykę też, ale ona sama o tym pisze, ale jeśli ma jakiś przypadek, gdy nie wie, co zrobić, to wywołuje ducha swojej matki i pyta, co zastosować. A jeśli to jeszcze nie pomaga, to bierze, tam pisze o tym czczony obraz Marii i pyta się, co zastosować. I to jest napisane we wstępie do tej książki. Tych zeszytów jest 5, w tych dalszych już są same recepty. Chciałbym powiedzieć, tu mamy już do czynienia z duchem spirytystycznym, bo ona wywołuje ducha matki i oczywiście, jeśli się ktoś do takiej osoby zwróci, to nie pozostanie bez wpływu. To sobie możemy spokojnie powiedzieć. I tutaj ja nie występuję przeciwko tym różnym zielnikom, które opisują, jakie działanie ma jakie zioło. Ja nie mam nic przeciwko temu, jak ktoś stosuje zioła, czy sobie sam nazbiera, czy idzie i kupuje z herbapolu. Ale jeśli ktoś w takich okolicznościach to nabywa, to chciałbym każdego przestrzec. A dzisiaj zainteresowanie tym naturalnym lecznictwem jest bardzo wielkie, z powodu czego? Z powodu strachu przed wielką chemią, bo wiadomo i sami lekarze mówią, że każdy lek ma jakieś działanie uboczne. Jeśli jest na przykład, jak podaje WHO, ta
Światowa Organizacja Zdrowia, że jest ponad 50 tysięcy różnych leków w obiegu i gdybyśmy widzieli tylko, że każdy lek ma tylko jeden środek uboczny, jedno działanie uboczne, to jest tego 50 tysięcy, prawda? I Stany Zjednoczone wydają mnóstwo pieniędzy na to, żeby badać i też te działania uboczne i w tym kierunku się bardzo wiele robi, ale to powoduje u ludzi strach, bo na jedno pomoże, na drugie zaszkodzi. I dlatego zwracam się do tych zielarzy, nie pomoże, nie zaszkodzi, ale spróbujemy. I w ten sposób można się dostać pod wpływ mocy ciemności. Dlatego proszę mnie źle nie zrozumieć, że ja mówię, że nie wolno ziół stosować, ale w prawidłowy sposób. I u nas są podręczniki zielarskie i są różne te herba poli i tak dalej, którzy zestawiają różne zioła i my wiemy, że możemy z tego korzystać, ale jeśli my idziemy do takiego zielarza, takiego niewiadomego pochodzenia i weźmiemy tą zawartość, którą nam przepisał i rozsypiemy, to tam znajdziemy wszystko na wszystko, tak? I dlatego chciałbym powiedzieć, że przed takimi chciałbym każdego przestrzec. Jeszcze chciałbym również przestrzec tych, którzy tak bardzo są zafascynowani tą diagnostyką oczną, a więc iris diagnozę, a więc patrzy się do oka i w tym oku widzi te tysiące chorób, na które człowiek zapada i które już klasyczna czy szkolna medycyna zastosowała. I do tego jeszcze bierze lupę i zagląda do oka przez lupę, tak? I gdy tutaj nawet na Zaolziu, po czeskiej, jak my mówimy, czeskiej stronie, był taki kurs dla tych diagnostów i kto się temu bliżej, tam chodziło o wiele wierzących i chciałbym powiedzieć, że byli oburzeni, jak ich przed tym przestrzegałem, ale oni się tam dowiedzieli, że oko, tęczówka jest podzielona też na 12 części, tak jak znaki zodiaku i tak dalej, każda część ma coś do powiedzenia. I każda część jest, odnosi się do jakiejś choroby. Gdy my na to tak popatrzymy, chciałbym powiedzieć, że każda matka pozna, jak dziecko już ma żółte oczy, że jest żółtaczka, prawda? Jak ma taki mętny wzrok, to też pozna, że dziecko ma gorączkę. To nie trzeba być takim specjalistą, diagnozą, ale żeby to wszystko znajdować i od razu przyrównywać to moje oko do jako odbicie kosmosu, jako mikrokosmos i tak dalej, to już jest zwodnicza nauka. I ci ludzie, którzy to praktykują, to ludzie wprowadzają w taki strach i niestety ludzie na to idą. I gdy ja w gronie wierzących na ten temat mówiłem, to pastorzy tacy, którzy na tym kursu uczęszczali, to byli oburzeni, że co ja takiego mówię, a chciałbym przed tym każdego przestrzec. No są jeszcze inne metody, ale to może teraz już wypada nam, czas nasz dobiega końca. Myślę, że również i wasza cierpliwość. Chciałbym jednak zachęcić do tego, żeby nie dać się zwieść, bo to są metody zwodnicze, żebyśmy pamiętali, że te na pozór takie uprzejme oferty pomocy bardzo często pochodzą nie od Bożego człowieka. Jakbyśmy zapytali takiego, który nas chce pomóc, czy ty to czynisz w imieniu Jezusa, to zobaczymy, jaka będzie reakcja tej osoby. Czy na imię Jezus powie, a chwała Bogu, bo Jezus jest lekarzem, czy się wzdrygnie, a zauważmy, to pisze zresztą ewangelista Jan w swoim liście, że jeśli my zapytamy, czy to czynisz w imieniu Jezusa, to reakcja tego jest w zależności od tego, czy czyni w imieniu Jezusa, czy nie, tak widzialna, tak widoczna, że nas to może ostrzec. Dlatego chciałbym powiedzieć, korzystajmy z tego, co Boże, a nie z tego, co oferuje przeciwnik. Dziękuję i życzę wszystkim błogosławieństwa. Amen.